Jak co roku w okresie wakacyjnym chorzowskie instytucje kultury przygotowują specjalną ofertę dla najmłodszych mieszkańców. Tropiciele wakacyjnych przygód. Pod takim hasłem prowadzone są warsztaty przygotowane przez Starochorzowski Dom Kultury. Starochorzowski Dom Kultury oferuje letnie warsztaty artystyczne, które trwają cały lipiec i są podzielone na dwa turnusy, oczywiście w odmiennych tematach. Pierwszy turnus jest detektywistyczny, tropimy wakacyjne przygody, a w drugim turnusie będzie bardziej wodnie, będzie dużo rybek, piratów, więc będziemy się obracać w tym wodnym klimacie. Spędzamy dużo czasu na dworze, dzisiaj akurat jesteśmy w Parku Śląskim i tropimy wakacyjną przygodę, mianowicie tradycyjne podchody. Musieliśmy odszukać koperty, w których były napisane zadania, które musieliśmy wykonać. Jakie wykonaliśmy? Szliśmy po strzałkach aż i musieliśmy znaleźć dziewczyny, które były gdzieś ukryte. Bawimy się i jest bardzo fajna atmosfera. Cały turnus będzie kończył się wielkim pokazem dla rodziców, też oczywiście w temacie, gry, zabawy i oczywiście zajęcia plastyczne, tematyczne. Myślę, że zainteresowanie jest duże, patrząc na to, jak dużo osób się zapisuje i jak nam się szybko ten cały turnus zapełnił. Grupy są pomniejszone przez obecną sytuację, liczą 20 osób, podzielone na jednego opiekuna 10 osób. Więcej informacji na temat wakacyjnych zajęć w Starochorzowskim Domu Kultury można znaleźć na stronie sdk.org.pl oraz Facebook. W bukowym profilu instytucji.